dzisiejszym odcinku spróbujemy zrobić coś szalonego. Mianowicie sprawimy, żeby agenta 47 porwali kosmici. Jest to bardzo ciekawy easter egg i szczerze nie spodziewałem się, że coś takiego można znaleźć w Hitmanie, ale cóż. Jakby była okazja, to ja bym chętnie dał się porwać i zobaczył, jak to jest u kosmitów. A wam, jeżeli materiał się spodoba, to zostawcie łapkę w górę, subika i wbijajcie na G2. Siema, jesteśmy w klubie. Teraz nas pierają. Nie mam nic ze sobą, jestem elegancko ubrany, mam Ich Liebe Techno, wariacie. Ich Liebe Techno! W sercu mym wyrytej na koszulce. Dzisiejsze zadanie nie jest wcale takie proste, bo musimy wyeliminować 5 agentów ACI. I oni są gdzieś tam wszędzie porozmieszczani, nie? Widzicie, jest ich naprawdę bardzo dużo. I problemem nie jest znalezienie ich, tylko zabicie ich, tak? Żeby nikt się do nas nie przypierdolił. A że ludzi dookoła jest 1 500 100 900, to nie będzie takie proste, ale patrzcie na mistrza w akcji. Ja już mam pewien plan. On niekoniecznie jest dobry, ale na pewno jest planem. Najpierw ogłuszamy strażnika i kradniemy jego ciuszki, bo jego ciuszki sprawią, że będziemy mogli wejść w więcej miejsc. Więc chodź tu. Cichutko, cichutko, cichutko. Śpi słodko, śpi słodko. Następnie wrzucamy frajera do szafy, żeby nikt go nie znalazł, bo jak go znajdą, to ja będę miał przewalone, a nie wy, więc no musicie zrozumieć, że tak robię. I teraz najważniejsza część. Czajemy się za frajerem do momentu, aż nie ruszy. Ruszył, ruszył, ruszył. Idziemy za nim, idziemy za nim. Wyciągamy naszą broń z kieszonki. I teraz patrzcie na to. To jest najważniejsze. Nie trafiamy. Nie raz. Nie dwa. Trzy. No z 15 razy. Ale udało się. I nikt nie wie, co się stało tak na dobrą sprawę, bo światło ich ogłuszyło, oświetliło. Jestem tylko sas. Ale to nie jest dla mnie problem. Zaraz zmienię ciuszek i będzie wszystko git. Dobra, wezmę ze sobą siekierę, bo myślę, że z nią można zrobić kilka fajnych akcji. Na przykład zrzucić w kogoś, albo uderzyć kogoś, albo... To tyle w sumie. Chyba to tyle. Ale zaraz znajdziemy jakiś target. Dobra, tutaj na parkiecie jeden sobie tańczy, albo przynajmniej udaje, że tańczy. Zaraz się do niego udam i dostanie tak siekierą w łeb, że się nikt nie spodziewa tego. Patrzcie, patrzcie, idzie. Muszę tutaj przyfilować troszkę, żeby mnie nie zobaczył. Bo jak on mnie zobaczy, to jest lipa. Będę musiał się z nim bić i przy wszystkich to zrobić. A tak to jest szansa, że zrobię tak dobrze, że nikt tego nawet nie zauważy. Dobra. Target w ruchu. Cel w ruchu, cel w ruchu. Idziemy. Nie zwracajcie na mnie uwagi, to tylko ja. Agent 47 z siekierą. I... dawaj. Jep! Dobra, nikt nic nie widział. O co chodzi? Nara, nara, nie ma mnie. O co chodzi? What's going on? Zgadza się. Wezmę sobie słuchaweczkę. Wezmę jeszcze kartę, więc będę mógł wejść w więcej miejsc. No i spoko. To jest naprawdę dla mnie niepojęte, że nikt nie zwrócił uwagi, że rzucił w niego typ siekierą. Ale tutaj jest kolejny gościu. Przejdę się do niego. On pewnie będzie chciał mnie przepierać i tak dalej, więc no, mam pewien trik na niego. Wezmę sobie monetę, rzucę tam. Ale coś to chyba nie zadziałało. W ogóle się nie zainteresował, powinien był się zainteresować, czemu on do mnie podchodzi? Ja cię kręcę, dobra gościu, w takim razie dzisiaj poznasz pięści mistrza Shaolin. Na pewno sobie poradzimy, no ale co, będziemy się tak patrzeć, sprawdzimy, kto pierwszy mrugnie. Dobra, kto pierwszy mrugnie, dostanie na łeb. Zgoda? Zaczynamy. Mrugnąłeś, gościu, przykro mi, mrugnąłeś. Nawet cały czas mrugasz, więc jeszcze cię dobiję. I za karę skręcę kark. Pyk. O, tutaj też jest jakaś karta. Fajnie, mogę coś tutaj sobie się pobawić. Jestem DJ-em. Włączę dodatkowe światła. Cyp, 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 cyp. O, jakaś roleczka. A też zakręcę. Dobra, sorry, nie miałeś tego widzieć, przykro mi. Uwielbiam to. To jest najlepsza rzecz. Ty, gościu, se śpi. Zróbmy pranka. Jep! Niezły prank. To są te pranki, o które zawsze ci mówią youtuberzy, że nie trzeba się martwić. A potem tak to właśnie wygląda. Pęknięta czaszka, złamana żuchwa. O, idzie masny Ben. Siema. Z tej strony masny, kurwa, Ben. Przykro mi. Dobra, wbijam tutaj za pomocą naszej kozackiej karty. I tutaj są... Kurczę, oni jak mnie zobaczą, to będzie lipa. O, ale ciuchy tutaj są jakieś. Więc się przebiorę. Tylko jest problem taki, że oni już mnie widzieli w tych ciuchach. Jestem compromised. Więc jeżeli spotkam kogoś, kto już mnie widział, no to oni zaraz zgłoszą to na policję. Więc no, trzeba jak najszybciej się przebrać za coś innego. Raczej za kogoś innego. A zanim to zrobię, mam ochotę spuścić komuś łomot. Więc pójdę do tego kolesia i walnę mu kilka sztuk. Nie patrz się na mnie. Pyk, pyk i pyk. Łokieto dostał. Nikt się chyba nie obrazi, że zabiorę ciuchy temu nieboszczykowi. Jasne, dzięki, dzięki. O, kolejny agent.
Ale byłaby szkoda, jakby się ktoś rzucił do wody, prawda? Zwłaszcza jak rozmawiasz przez telefon. Pa. Nic nie widziałeś, gościu, nic nie widziałeś. Dobrze, że ta woda ich pochłania, jak w jakichś legendach. Nie wiem, Posejdon tam tylko czeka, aż ktoś wpadnie, łapie go za kostkę i wrzuca na sam dół. Czas na kolejnego pranka. Dzwonię dzwonkiem i uciekam. Tam mieszkają motocykliści i to jest najlepsze w tym wszystkim, nie? Bo oni przychodzą, a mnie już tutaj dawno nie będzie. Oni otworzą i będzie, o, kto to? Dobra, mój ostatni target gdzieś powinien się tutaj znajdować. Dobra, jest. Znów ubrany jak masny bin. Podejdę do niego za momencik i w sumie garotę go mogę ściągnąć. Dawno nikogo nie garotowałem. To jest dobry plan. O czym nie gadałem? Jezu, jaki niemiły jest. Ta się pcha na beru, a on... Sorry, jestem zajęty, lol. Wstyd trochę, bo strój do jakiegoś sadomaso już mają, więc mogli lepiej to wykorzystać. Przynajmniej ona się starała, a on cóż, naprawdę. Jedyne co, to gadanie o mnie mu w głowie. Chłopiec jakiś naprawdę poryty. Masz pieniążek, łap, leć. Piesku, leć. Hau, hau. No idź, no. A to kara za niewykorzystanie okazji, wariacie. Przykro mi. Więcej się to nie powtórzy. Dosłownie. Przebiorę się też za niego. Ale ładny jestem, lol. Rave in the grave, bitch, rave in the grave. Dobra. Musimy znaleźć teraz zdjęcie tego statku kosmicznego. Zrobić mu fotę. I jesteśmy w domu. Chodź tu, statku. Oj, prawie mnie zauważyli. Mamy. Dawaj, cyk, cyk, cyk. Wyciągam mój Samsung S20 Edge. Już kamera. Pyk. 1993. O kurde. Dobra, teraz przebieżka przez las i na stację benzynową. To jest ostatni punkt naszego dzisiejszego odcinka. Więc biorę pistolet w razie, gdybym kogoś spotkał. Ale raczej już tam nikogo nie będzie. Ogólnie też ważna rzecz, żebyście zaczynali nie od lokacji bus stop. Jeżeli od tego zaczniecie, to w momencie, w którym chcecie wyjść z lasu, wejść do lasu raczej, automatycznie gra się kończy, więc to jest ważne zapamiętania. Dobra, stacja benzynowa, jesteśmy. Czas wpisać kod. Pamiętacie ten kod? Bo ja w sumie nie pamiętam. Napiszcie w komentarzu, jak pamiętacie. No żartuję, wariacie, pamiętam. 1993. Okej. Ty, ale nie rozumiem. Czym to się wszystko dzieje w Niemczech? Mogli wykorzystać to bardziej i ogarnąć tę misję w Ameryce, bo to jest w ogóle nierealistyczne. Żenada troszkę. Ale misja wykonana. Wiecie, co jest najgorsze? Ja wam powiem, co jest najgorsze. Fakt, że nie dostaliśmy żadnego achievementa za to. No ale cóż, dziękuję wam bardzo za oglądanie i trzymajcie się. Pa, pa.